Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w to piękne czwartkowe dopołudnie, czwartkowy poranek 11 lipca 2024 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłami dnia dzisiejszego, które proponuje nam broszurka z Biblią na co dzień. A są to słowa wyjęte z księgi proroka Ozeasza, gdzie w drugim rozdziale i pierwszym wierszu czytamy. Będzie tak, że zamiast mówić do nich, wy nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówiło, synami Boga żywego jesteście. I słowa wyjęte z listu apostoła świętego Pawła do Galacjan, gdzie w czwartym rozdziale i siódmym wierszu czytamy. Już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. A my, łaskawy i dobrotliwy Boże, prosimy, pobłogosław te słowa w sercach i duszach naszych. Amen. Jakże pięknie, wspaniale i urzekająco brzmią słowa haseł dzisiejszego dnia. Mogą nawet szokować, zadziwiać i wprawiać w nie lada zakłopotanie. Z jednej strony słyszymy, że już nie jesteście moim ludem. I tutaj o zgrozo, co jest powodem tego, że już nie należę do ludu żywego Boga. Ale Bóg mówi poprzez swojego proroka, synami Boga jesteście. Jesteśmy kimś jeszcze bliższym dla Stwórcy nieba i ziemi, dla Wszechmogącego, dobrotliwego Boga. Jasne, że będąc i należąc do Bożej rodziny, a przecież zostaliśmy wpisani wszyscy do Bożej rodziny poprzez sakrament Chrztu Świętego, kiedy Bóg zawarł z nami swoje przymierze, przyjął nas w poczet swojej rodziny, zaliczył nas w poczet swoich dzieci, nazwał nas swoim imieniem i powiedział o tobie, o mnie, moimi jesteście. Ja będę miał o was staranie, ja będę was prowadził, ja będę was strzegł, ja będę ochraniał was tarczą swej opieki, ale ja zawsze będę z wami. Ten Bóg nigdy nie zapomina o człowieku. Jesteśmy dla niego kimś szczególnym, kimś znaczącym. Jasne, że ten Bóg nie powiedział, że już jesteście wolni od wszelkiego rodzaju trosk, problemów, kłopotów i przeciwieństw losu. Na chrześcijańskich drogach i ścieżkach życia są światła i mroki. Raz złoty chmur obłoki, a innym razem smutek głęboki. Ale nigdy, nigdy nie jesteśmy sami. Należymy do Boga. Jesteśmy Jego własnością. Jesteśmy Jego dziećmi. Bóg ma staranie o swoje dziecko. Ale być Bożym dzieckiem to nie tylko chluba, to nie tylko mówienie, ja jestem chrześcijaninem, ja zostałem ochrzczonym, jestem konfirmowanym, wszystko okej, ja uczestniczę w życiu nabożeństwowym, przystępuję do sakramentu Komunii Świętej, wszystko jest w najlepszym porządku. Nie, być dzieckiem Boga to także nie zapominać o tym, że nasz rodzic, dobry Bóg, ma o nas staranie, ale także daje nam pewne zadanie do wykonania. Tym zadaniem jest przestrzeganie Jego przykazań, Jego rozkazów, Jego nakazu. Jest realizacja Jego przykazania miłości i dobroci. Tak, jako dziecko muszę mieć kontakt ze swoim rodzicem, muszę mieć kontakt ze swoim Bogiem jako chrześcijanin. Tym kontaktem jest moja codzienna modlitwa. Nie wahaj się, drogi przyjacielu, drogi słuchaczu, każdego dnia ugiąć swoich kolan, złożyć swoje ręce do modlitwy i zawołać do Boga. Nie zawahaj się w czasie wakacyjnych wojaży zajrzeć do świątyni, uczestniczyć w życiu nabożeństwowym. Słuchać Boga to także brać do ręki Biblię, otwierać ją i czytać. A jeśli nie mam pod ręką takiej księgi,
to mogę mieć tą małą broszurkę z Biblią na co dzień. Albo mogę wziąć do ręki komórkę i otworzyć aplikację z Biblią na co dzień i przeczytać codziennie 2 wersety. To tak niewiele, a tak wiele może dać w naszym życiu, w naszym zachowaniu, w naszym postępowaniu, w naszej strażackiej służbie. Jesteśmy Bożą własnością. Jesteśmy Bożymi dziećmi. A to nas obliguje do tego, by żyć tak, jak On nakazuje. Kimże jestem, by nieba Król chciał przyjąć mnie? Dzięki Niemu dziś jestem tu. On pokochał mnie. Kto zaufa Ci, może wolnym być. Jestem dzieckiem tym. I tą pewnością żyjmy, że jesteśmy Bożą i tylko Bożą własnością. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Pozostańcie z Bogiem. Strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Z Bogiem.